Nie dziś mija 25 lat, kiedy po raz pierwszy odbyły się wybory do Rad Gmin. Moi drodzy, spotkaliśmy się tutaj po to, aby się spotkać. Nie oceniać przeszłego czasu, nie oceniać poszczególnych kadencji, broń Boże. Bo każdy rządził jak mógł i robił to, co mógł dla najlepszego, dla naszej gminy Marcinowice. I każdy z moich poprzednich wójtów, każdy z poprzednich radnych, każdy z poprzednich sołtysów na pewno coś dobrego uczynił dla tej gminy i na pewno tak chciał. Czy ćwierć wieku to długo, czy krótko? Patrząc z perspektywy większości z nas, tutaj zgromadzonych, właściwie niewiele. Kiedy jednak wspomnimy sobie, jak starzy się sobie wydawaliśmy, mając 25 lat, okazuje się, że to naprawdę długo. A kiedy uświadomimy sobie, jak nieprawdopodobną przemianę przeszła w ostatnim ćwierćwieczu Polska, musimy sobie powiedzieć wprost. To była cała epoka. Przypomnijcie sobie, drodzy samorządowcy, nasz kraj, naszą gminę przed 25 lat temu. Jak wtedy wyglądała? Jak wyglądały nasze drogi, nasze domy? Jak wyglądało przeciętne gospodarstwo? Jak wreszcie wyglądało nasze funkcjonowanie bez telefonów komórkowych, bez komputerów? Jak nieprawdopodobnie długą drogę wszyscy przeszliśmy, żeby znaleźć się właśnie tutaj, dzisiaj, by razem świętować 25 lat polskiej samorządności, polskiego samorządu terytorialnego. Szanowna Pani, Thomas Edison mawiał, że w swoim życiu nie przepracował ani jednego dnia, bo wszystko, co robił, było czystą przyjemnością. Niewiele osób może tak o sobie powiedzieć, jednak jesteśmy przekonani, że Pani właśnie do nich należy. A wyrazem uznania takiej prospołecznej postawy jest przyznany Pani przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Srebrny Krzyż Zasług. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Żyłam po prostu dla ludzi. Nie dla siebie, ale żyłam dla ludzi w tej społeczności. Chciałam, żeby wszyscy żyli w zgodzie, w miłości, w szacunku i jako pielęgniarka, i jako społecznik. Przywołam tu takie osobiste kawałek wspomnienia, stojąc w kolejce po mleko dla dzieci, na kartki zresztą, byłem zszokowany, przecież krów w Polsce było dosyć dużo. Z tego upadku tamtego systemu, później w 1990 roku pozyskaliśmy tą podmiotowość. Ta Polska, która nam towarzyszyła w kółko, ta szara Polska, który kolor szary dominował wszędzie, to było coś przygnębiającego. I później zaczęliśmy tą naszą ojczyznę zmieniać. Takim dowodem jest ten pałac, który przypuszczam wyglądał o wiele gorzej w roku 1990. Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, byłem tym ostatnim, który żegnał Polskę Ludową i pierwszym, który ciesząc się ze społeczeństwem budował nową demokrację. Proszę Państwa, nie będę opowiadał, bo można by książkę wydać, byłaby naprawdę interesująca, ale pamiętam takie wydarzenie na pierwszej sesji, kiedy jeden z radnych, Krzysiu Kotek, mówi, jak wyjeżdżałem, mówi, na sesję, to przyszli na przystanek, mówi, ludzie i powiedzieli, nie wracaj nam tutaj bez wójta Budzyńskiego. Proszę Państwa, do końca życia będę wdzięczny tej gminie, że tutaj kilkanaście lat pracowałem jako naczelnik, jako wójt. Na pewno bym nie został wójtem, gdybym był urbisem, niedobrym naczelnikiem. Sądzę, że ludzie wynagrodzili mnie. A ja starałem się służyć, jak tylko umiałem. I myślę, że moi również następcy, wszyscy zostawiliśmy coś po sobie godnego i każdy z nas nie stracił tutaj czasu. Jestem emocjonalnie związany z tą gminą, bo tutaj się urodziłem, spędziłem dzieciństwo. Później powróciłem, żeby pełnić tą funkcję również z powołania i służąc tej gminie, bo do dzisiaj również jestem związany emocjonalnie z nią poprzez swoje więzy rodzinne i poprzez to, że tutaj poznałem życzliwych, prawych, porządnych ludzi i wiele z tych znajomości do dzisiaj
funkcjonuje. Niezmiernie mi jest przyjemnie dziękować wam, że oto 8 lat temu zaufaliście człowiekowi, rolnikowi, który na terenie gminy Mocznowice prowadzi średniej wielkości rodzinne gospodarstwo rolne, który wysiadł z ciągnika i oto został wójtem. Przy wielkiej przyjaźni rządzącej koalicji PSL i Platformy Obywatelskiej, która wspierała swojego kolegi partyjnego, razem, jeszcze raz podkreślam, razem udało nam się zrobić dużo. Wszyscy staraliśmy się zrobić jak najwięcej dla dobra mieszkańców. Jedni mieli, no tak nazwę po imieniu, lepsze układy, mniejsze. Panie komendancie, ale to wszystko w ramach prawa. Ale jak nie skorzystać, jeśli byłeś z Piechocińskim w Radzie Naczelnej, jeśli byłeś z Pawlakiem i jeszcze z innymi gdzieś tam, jak nie wykorzystać? Jeśli ze wspaniałą osobą znałeś się bardzo długo, panią koleżanką Ewą Mańkowską, no jak nie jechać? Szereg innych, i państwu też tego życzę, samych przyjaciół.